Dobry, witam i zapraszam na karty dnia na środę. Wisielec mi wypadł. Ruszenie jakichś spraw, które od dawna były w zawieszeniu. Może dzisiaj będzie ta materializacja, o której mówiłam wczoraj. Duży strach, być może jakaś tutaj dyskusja intelektualna mi się pojawi. Nie mówcie więcej niż o was o coś pytają, tak? Nie mówcie tego, co rzeczywiście chcecie powiedzieć, tylko powiedzcie, co ktoś chce usłyszeć. Zachowajcie dla siebie informacje, o których wiecie, ale które jeszcze powinny pozostać w ukryciu. Szczególnie przy rozmowie z jakąś kobietą. Dlatego, że ta kobieta może wykorzystać te informacje i pójść dalej z nimi przemieni się w plotki, tak? Tutaj to jest pierwsza interpretacja, która mi się tutaj kojarzy od razu z tym rozkładem, z tym układem. Być może z samego rana pojawi się jakiś niepokój, strach. Ale również, nawet jeżeli będziecie mieć taki wewnętrzny radar, żeby właśnie się z kimś tym podzielić, to niech ten miecz wam tę chęć utnie, tak? Niech to będzie jakieś dla was ostrzeżenie, żeby jednak się nie dzielić tym, żeby tym swoim lękiem, tym swoim strachem. Dlatego, że on właśnie też może być wykorzystany przeciwko wam. Pod koniec tego dnia będzie do was przemawiać wasza intuicja, także warto tutaj usiąść sobie troszeczkę nawet w ciszy, tak pomedytować, albo po prostu zapalić świeczkę i czekać, co tutaj do was przyjdzie. A może mogą przyjść naprawdę fajne informacje, te dwie karty obok siebie. No będzie gadać do was po prostu wasza intuicja. Dużo takiej kobiecej energii również mi się tutaj pokazało. I teraz w tej ścieżce interpretacji mogę to o tym powiedzieć tak na przekór, tak? Czyli to, co wcześniej było zakryte, zamknięte, może powoli z was się, tutaj szczególnie informacja dla pań, z was wypływać, tak? Ta kobiecość może się budzić w związku, być może z wiosną, w związku z tym, co się dzieje wokół nas. Także takie informacje, jeśli chodzi o karty dnia na środę. Ja wam życzę wszystkiego dobrego, udanego dnia i słyszymy się w czwartek. Trzymajcie się.